Co by się stało, gdyby wszystkie istoty ludzkie zniknęły z Ziemi? To nie jest opowieść o tym, jak możemy zniknąć, lecz o tym, co stanie się ze światem, który pozostawimy po sobie. W dzisiejszym odcinku człowiek próbował zachować swoją spuściznę, ukrywając swoje skarby. Ludzie zakopywali ważne przedmioty, trzymali je pod kluczem, wysyłali na orbitę. W pewnym tajemniczym miejscu w Ameryce stworzono kryptę cywilizacji. Czy któryś z tych schowków przetrwa próbę czasu? To tylko część podróży, która zabierze nas w przyszłość niegdyś ludnych miast i tego opuszczonego szpitala psychiatrycznego, który ponoć jest nawiedzony. Witajcie na Ziemi bez ludzi. Życie po zagładzie ludzi, krypta cywilizacji. Dzień po zagładzie ludzi. Dzień po naszym zniknięciu na kampusie Uniwersytetu Oglethorpe w Atlancie widać mały znak X wyryty w kamieniu. Poniżej leży zapomniana krypta, pełna dziwnych reliktów ludzkości, czekających na odkrycie. Manekiny spoglądają w mrok namalowanymi oczyma, jakby czekały na otwarcie pudełek z kronikami filmowymi i futerału ze skrzypcami lub na dotknięcie klawiszy maszyny do pisania. Te manekiny znalazły się w połowie drogi między nieśmiertelnością a zapomnieniem. Czekają, aż ktoś je wypuści z tego dziwnego pomieszczenia, kapsuły czasu zwanej kryptą cywilizacji. Według Księgi Rekordów Guinnessa była to pierwsza udana próba zachowania artefaktów naszej kultury dla przyszłych mieszkańców Ziemi lub gości z kosmosu. Przedmioty codziennego użytku od zabawek po nić dentystyczną spoczywają w cylindrach z obojętnym gazem. Mikrofilmy z 800 książkami, w tym Koranem i dziełami Szekspira, leżą obok szminek, zapalniczek, radioodbiorników i scenariusza Przeminęło z wiatrem. Wszystkie przedmioty starannie dobrano tak, aby przedstawiały życie w latach 30. Kryptę stworzył w 1936 roku rektor Uniwersytetu Thornwell Jacobs. Zainspirowany egipskimi komorami grobowymi, chciał zbudować współczesną wersję grobowca Tutanchamona. Przedmioty w krypcie czekają za płytą ze stali nierdzewnej, opatrzonej instrukcją zabraniającą otwarcia przed rokiem 8113. Według wielu historyków kalendarz egipski zaczyna się w roku 4241 przed naszą erą. W roku 1936 minęło 6177 lat, więc Jacobs wybiegł o drugie tyle w przyszłość, do roku 8113. Otwierający wówczas kryptę widzieliby środek historii ludzkości. Czy krypta wytrzyma 6000 lat? Dwa dni po zagładzie ludzi. Dwa dni po naszym zniknięciu krypty z dziedzictwem człowieka zmagają się z upływem czasu. W Waszyngtonie sześciu spiżowych bohaterów bitwy o Iwo Jimę z pomnika Korpusu Piechoty Morskiej nadal trzyma amerykańską flagę. Pomnik stworzono na bazie poruszającej fotografii, która przedstawia żołnierskie bohaterstwo. Ludzie chcieli uwiecznić je nie na blaknącym celuloidzie, lecz w brązie.
Gdy nikt już nie pamięta o bitwie i nie chroni pomnika, jak długo Marines będą wznosić flagę? Pięćdziesiąt kilometrów dalej w Annapolis znajduje się grobowiec bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, legendarnego żeglarza Johna Paula Jonesa. Niewielu wie, że ta ozdobna krypta nie jest pierwotnym miejscem spoczynku Jonesa. Zapomniany po wojnie został pochowany przez kilku przyjaciół w nieoznakowanym grobie na 100 lat. W 1905 roku otwarto ołowianą trumnę, żeby wykonać autopsję zwłok Jonesa. Patolodzy spodziewali się, że zobaczą na jego twarzy szyderczy grymas. To, co ujrzeli, zaszokowało ich. Częściowo rozłożone zwłoki były w tak dobrym stanie, że można było rozpoznać Johna Paula Jonesa na podstawie 18-wiecznych popiersi. Jak to możliwe? Licząc, że kiedyś zostanie ponownie odkryty, jego przyjaciele wypełnili trumnę alkoholem metylowym. Alkohol spowolnił autolizę, czyli samoczynny rozkład komórek. Gdy komórka pęka, niszczą ją bakterie. Alkohol stworzył niemal aseptyczne warunki i zabił bakterie. Johna Paula Jonesa ponownie pochowano w Annapolis, w grobowcu wypełnionym alkoholem metylowym pół kilometra od wybrzeża. Czy bohater marynarki nie zasługuje jednak na pochówek na morzu? 4 dni po zagładzie ludzi. Nie ma nas od 4 dni. W bazie piechoty morskiej w Pendleton w południowej Kalifornii część Marines nadal jest na służbie. Owczarki niemieckie należące do Korpusu Piechoty Morskiej K9 utraciły swoich zwierzchników. Pamiętają jednak lata intensywnego szkolenia. Mają niesamowitą pamięć. Niektóre szkoli się do ataku i wyszukiwania ładunków wybuchowych, inne do tropienia ludzi. Muszą mieć ten sam zapał co Marines. Bezpańskie, agresywne samce alfa oddalają się, słuchając rozkazów nowego dowódcy – głodu. Owczarek niemiecki chętnie zapoluje na mniejsze zwierzęta, żeby przetrwać. Jeden z naszych psów zaatakował kiedyś węża. Poza terenem Pendleton owczarki nie będą jedynymi drapieżcami. Co się stanie, gdy wygłodniałe kojoty spotkają ostatnich Marines? Były też inne próby zachowania dziedzictwa ludzkości. Ten przedmiot wielkości płyty CD zawiera klucz do przechowania języków pisanych. Stworzony w 2008 roku przez organizację Long Now Foundation Disk, pokryty jest mikroskopijnym pismem. Powiększony 1000 razy przedstawia 13 tysięcy stron tekstu, od słowników po wersety Biblii w ponad 1500 językach. Nazwano go od kamienia z Rosety, starożytnego artefaktu, który umożliwił odczytanie egipskich hieroglifów. Kopie dysku z Rosety wysłano do bezpiecznych miejsc na całym świecie, w tym do Instytutu Smithsona, gdzie przechowuje się tysiące innych skarbów. Teraz światła zgasły. Czy współczesny kamień z Rosety przetrwa?
Starożytni składali ważne przedmioty i wielkich przywódców w kamiennych budowlach. Nowoczesne biurowce ze stali i szkła kryją w sobie informacje. W naszych czasach 1/3 biurowców była używana do przechowywania dokumentów oddanych personelu po sekrety rządowe. Było tak od Wall Street po londyńskie City, gdzie najsłynniejszym budynkiem był 180-metrowy wieżowiec zwany korniszonem. Korniszon, nazwany tak, gdyż wygląda jak ogórek, jest niezwykłą budowlą. Przez jego 745 podwójnych szklanych paneli wpada tyle naturalnego światła, że koszt ogrzewania budynku jest bardzo niski. Zużywa o połowę mniej energii niż zwykły współczesny biurowiec. Tuż po ukończeniu budowy w 2003 roku jeden z paneli obluzował się i rozbił 90 metrów niżej. To może być wskazówka dotycząca jego ewentualnego końca, choć doskonale zaprojektowany, wymaga konserwacji. W naszych czasach grupa 90 konserwatorów dbała o stan korniszona. Ile czasu minie w świecie bez ludzi, nim spadną kolejne panele? Tydzień po zagładzie ludzi. Minął tydzień. Są kłopoty na pełnym morzu. Ten statek towarowy wiózł 30 tysięcy ton pszenicy. Załoga zniknęła. Jednak statek nie opustoszał całkowicie. Szczury przejęły kontrolę. W czasach ludzi załogi statków zwalczały je pułapkami i trucizną. Ale te dni minęły. Duży szczur może w ciągu jednego dnia zjeść odpowiednik 15% własnej masy. Szczury nie tylko jedzą, również się mnożą. Samice mogą mieć 6 miotów w roku, po kilkanaście młodych w każdym. 3-miesięczne młode szczury są już zdolne do rozrodu. Gdy gryzonie przejmują szlaki żeglugowe, na lądzie cuda architektury padają ofiarą ukrytych praw. W tym czasie 1400 metrów nad ziemią dziwna kapsuła czasu próbuje przechować pamięć o człowieku. Pół roku po zagładzie ludzi. Po 6 miesiącach stojący w Waszyngtonie posąg Marines z Iwo Jimy pozostaje nienaruszony. W przeszłości warta honorowa co miesiąc zmieniała blaknącą w słońcu poliestrową flagę. W 1961 roku John Kennedy polecił, aby sztandar o powierzchni 6 metrów kwadratowych powiewał na 18-metrowym maszcie dzień i noc, na zawsze upamiętniając odwagę i poświęcenie na Iwo Jimie. Po pół roku słońce, wiatr i deszcz zniszczyły flagę. Pewnego popołudnia silny wiatr zniweczył polecenie prezydenta. Rok po zagładzie ludzi. W ciągu 12 miesięcy potomstwo pary szczurów może osiągnąć liczbę nawet 2000 sztuk. Szczury na statku gwałtownie się rozmnożyły. Ciemna ładownia wypełniła się wygłodniałymi gryzoniami. Deszcz zaspokoił ich dzienne zapotrzebowanie na wodę. Jest jednak kłopot. Gdy nikt nie obsługuje pomp zenzowych, statek nabiera wody morskiej, która wsiąka w zboże. Tysiące szczurów uciekają na wyższe pokłady. Nie mogą jednak opuścić tonącego towarowca.
na całym świecie ustaje działanie czasomierzy. Gdy znikło zasilanie, zegary elektryczne zgasły na zawsze. Baterie w niektórych zegarkach mogą działać 3 lata lub więcej, ale w końcu wyczerpią się. Co będzie z zegarem, który nie stanie przez najbliższe 10 tysięcy lat? Pomysł zegara 10 tysiącleci zrodził się w głowie Daniego Hillisa, współtwórcy nowoczesnego komputera. Aby stworzyć zegar, który będzie punktualny przez 10 tysięcy lat, Hillis zbudował 18-metrową maszynę z nierdzewnego tytanu i stali. Słońce będzie regulować mechaniczny zegar. W południe skupione w soczewce światło odkształci wolframową taśmę. Ten ruch przestawi zegar na godzinę 12. By zapewnić precyzyjny pomiar czasu przez 100 wieków, zegar wykorzystuje wyrafinowany system dźwigni i sfożni do wykonania obliczeń binarnych. Ten zegar to właściwie najwolniejszy komputer świata. Jest jednak całkowicie mechaniczny, a nie elektroniczny. 2 lata po zagładzie ludzi. 2 lata po naszym zniknięciu, kojoty grasujące po dawnym Camp Pendleton nabrały respektu dla siły ostatnich Marines. Jeśli jeden z naszych agresywnych psów napotka kojota, zapewne go zabije, bo tak jest wyszkolony. W przeciwieństwie do psów domowych, większość przeszkolonych w wojsku owczarków niemieckich przeżyła. Sądzę, że jeszcze długo będą pamiętać ćwiczenia. Nie staną pod ścianą i nie zaczną szczekać, tylko ją przeskoczą, żeby wykonać zadanie. Tymczasem na oceanie wygłodniałe szczury zwróciły się przeciw sobie. Wszystkie zginęły z głodu lub pożerając się nawzajem. Ich ścierwo stało się pożywieniem dla ptactwa morskiego. 5 lat po zagładzie ludzi. Mija 5 lat od naszego zniknięcia. W największej bibliotece świata panuje cisza. Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie zawiera około 142 milionów książek i albumów na 1000 kilometrów półek, w tym zdjęcia Matthew Brady'ego z wojny secesyjnej oraz rzeczy osobiste, które Abraham Lincoln miał w dniu śmierci. Wszystko to pochłonie roślinność bagienna, która powróciła do stolicy. 10 lat po zagładzie ludzkości. Nie ma nas od 10 lat. Zadbany swego czasu teren Uniwersytetu Oglethorpe zarasta kudzu i dzika poinsecja. Granitowy budynek z kryptą cywilizacji jest wciąż bezpieczny. Sama krypta otoczona skałą macierzystą Georgii została wzmocniona cementową podłogą krytego basenu o powierzchni 600 metrów kwadratowych oraz zabezpieczona warstwą wodoodpornej porcelanowej emalii. Od czasu zamknięcia krypty w 1940 roku na całym świecie powstało 20 tysięcy innych kapsuł czasu. Gdy przeminął rozgłos, o większości z nich szybko zapomniano. Ten sam los spotkał kryptę cywilizacji. Gdy w 1970 roku byłem studentem, teren przy krypcie był zamknięty. Zobaczyłem pajęczyny na tych stalowych drzwiach i informację o roku 8113. Nie miałem pojęcia, co to jest.
Krypta została zapomniana po zaledwie 30 latach. W zapomnianej krypcie niewiele się zmieniło. Wybierając przedmioty do przechowania, dr Thornwell Jacobs dodał fiolkę piwa, specjalnie uważonego przez browar Anheuser-Busch. Jacobs sądził, że nawet po 6000 lat otwierający kryptę będzie mógł cieszyć się pienistym napojem. Dr Jacobs przyznał, że nie ma pomysłu na odległą przyszłość, jednak myślał, że ludzie będą pili piwo tak jak Egipcjanie, którzy pozostawiali ceramiczne wazy z tym napojem w piramidach. 20 lat po zagładzie ludzi. Mija 20 lat od zniknięcia ludzi. Nie wszystkie kapsuły czasu mają pozostać na Ziemi. Na początku XXI wieku w Europie skonstruowano satelitę Keo, który miał orbitować wokół Ziemi. Zawiera on DVD z tysiącami e-maili z całego świata, adresowanymi do odbiorców z przyszłości. Nazwano go Keo, gdyż litery K, E i O występują w większości języków. Podczas gdy kryptę cywilizacji zainspirował pierwszy kalendarz, Keo odnosi się do wcześniejszego okresu cywilizacji. Bazuje na pierwszych dziełach sztuki sprzed 50 tysięcy lat. Satelita ma wrócić na Ziemię po 500 wiekach od wystrzelenia i wykonaniu 300 milionów okrążeń. Na wysokości 1400 kilometrów jest poza trasami innych satelitów i pyłu kosmicznego. Jeśli nawet w najbliższym czasie wypadek jest mało prawdopodobny, co się stanie, gdy Keo runie na Ziemię? By poznać los tego nawiedzonego miejsca, nie musimy czekać. W tym opuszczonym szpitalu dla psychicznie chorych przestępców życie po zagładzie ludzi już się rozpoczęło. 40 lat po zagładzie ludzi. Nie ma nas od 40 lat. O niektórych miejscach ludzkość nie próbowała zachować wspomnień. Są tak okropne, że lepiej o nich zapomnieć. Jedno z nich znajduje się w południowo-wschodniej części Connecticut. Budynek wygląda jak po ćwiczeniach straży pożarnej, z których nikt nie wrócił, budzi grozę. To dawny szpital psychiatryczny w Norwich. Wśród pacjentów otwartej w 1904 roku placówki byli najgorsi furiaci. Ludzie tacy jak Ernest Skinner, nastolatek, który poranił siekierą sąsiada i spalił go żywcem, czy Matthew Knapp, który zadźgał nożyczkami swą 85-letnią babkę, gdyż uważał, że jest opętana. Nic dziwnego, że jest wiele doniesień o dziwnych zdarzeniach w opuszczonym szpitalu. Wielu uważa ten budynek za nawiedzony. Dusze zmarłych tu osób nie mogą zaznać spokoju. Nawet dla zwykłych pacjentów życie w Norwich było koszmarem. Na przełomie stuleci nie wiedzieli, jak postępować z chorymi umysłowo. Były tu kaftany bezpieczeństwa, pokoje wyłożone gąbką i inne okropieństwa. Dawniej stosowano bardzo surową terapię. W latach 30. matka Judith Riley była pielęgniarką w Norwich. Każdego dnia słyszała krzyki umysłowo chorych przestępców. Musiał tam panować chaos i ustawiczny hałas. Strasznie tu ponuro. Okna mają kraty od środka, za szybą są stalowe pręty i gęsta siatka. Dużo żelastwa dzieliło pacjentów od pięknego widoku na zewnątrz. Between the people inside
and the beautiful view outside. W latach 70. większość kryminalistów z Norwich przeniesiono do więzień w Connecticut. Opuszczony szpital przejęła natura. Winorośle, drzewa i krzewy rosną wszędzie, gdzie jest woda. Przez szczeliny w murach przedostają się do budynku. Ten mur ma grubość 3 cegieł. Drobna usterka, jak brakujący kawałek rynny pionowej, powoduje zalewanie ścian. Zimą woda zamarza, rozszerza się i wypycha cegły. Dostaje się jej coraz więcej i cała ściana się zapada. Budynek opuszczono w 1970 roku, ale rynna zniknęła 15 lat temu. Wystarczyło 15 lat, żeby powstały takie zniszczenia. W szpitalu zajmującym 400 hektarów przebywało łącznie 5 tysięcy osób, personelu i pacjentów. Obiekt miał własną farmę z inwentarzem, elektrownię, kino, kręgielnię oraz kaplicę. Norwich zamknięto na dobre w 1996 roku, jednak część szpitala opuszczono w latach 70. U schyłku lat 70., gdy Judith Riley poszła w ślady matki i została pielęgniarką, procedury w Norwich uległy zmianie. Zaniechano popularnych niegdyś metod, jak lobotomia. Inne kontrowersyjne kuracje, jak elektrowstrząsy, wykonywano z większą ostrożnością. Często postępowano nieludzko. Teraz pacjentów odpowiednio się znieczula. Dawniej cierpieli. Słyszałem relacje o torturowaniu i eksperymentach na ludziach. Nikt nie zna wszystkich sekretów Norwich. Opuszczone pokoje, niczym przypadkowe kapsuły czasu, nadal są odkrywane. Oto piwnica z walizkami i ubraniami pacjentów szpitala sprzed 10 lat. To zaś pokój z lat 70., zapełniony maszynami do pisania. Tak, jakby wszyscy nagle zniknęli. Równie upiorne są puste tunele, łączące dawniej wszystkie części szpitala. Znajdowały się tu różne instalacje. Przewożono tędy pacjentów z różnych oddziałów, w mroźne zimy lub późną nocą. Tunele nie zawsze były jasno oświetlone. Trzeba było poruszać się ostrożnie. Chorzy nie byli tym zachwyceni. Strasznie tu. Budynek administracji zbudowany w 1904 roku opuszczono w 92 lata później. Kurz połączył się z tynkiem odpadającym z zawilgoconych ścian. Rozpad nie postępuje liniowo, jest raptowny. Byłem tam pół roku temu. Budynek był w opłakanym stanie, rozpadał się. Gdy udałem się tam niedawno, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Urzędnicy po prostu zamknęli drzwi i opuścili budynek. Nie uszanowali tych lat, które spędzili tam pacjenci. Kiedyś było to miejsce, w którym ludzie tacy jak Judith Riley liczyli, że pomogą innym wrócić do społeczeństwa. Teraz Norwich jest pod opieką natury, być może na zawsze. Pięćdziesiąt lat po zagładzie ludzi. Minęło pół wieku.
Po owczarkach niemieckich nie pozostało nawet wspomnienie. Choć trening pozwolił im przetrwać, nie mogły się same rozmnażać. Aby zapobiec fraternizacji w szeregach, Marines wysterylizowali suki. Choć niektóre owczarki parzyły się ze zdziczałymi samicami, po wielu pokoleniach cechy rasowe zanikły. 100 lat po zagładzie ludzi. Minął wiek od naszego zniknięcia. Choć budowle takie jak korniszon nadal stoją, powoli zaczynają się rozpadać. W świecie bez ludzi pojedyncze panele zewnętrzne zaczną odpadać pod wpływem wiatru, słońca i deszczu. Wilgoć powoduje powolne rdzewienie stalowych szafek oraz pleśnienie zapomnianych dokumentów. Niektórzy używali domowych sejfów ze stali hartowanej zamiast szafek, aby chronić cenne przedmioty przed wodą i ogniem. Papier płonie przy 230 stopniach Celsjusza. Wiele domowych pożarów osiąga 2- lub 3-krotnie większą temperaturę. Sejfy mogą zabezpieczać zawartość do 180 stopni tylko przez chwilę. Choć sądzono, że cenne dokumenty będą chronione przed ogniem, to nawet najodporniejsze z sejfów domowych nie dadzą rady niekontrolowanym, wielodniowym pożarom. Po 2 godzinach ciepło spenetruje osłabioną stal, spalając papiery w środku. 150 lat po zagładzie ludzi. Po upływie 150 lat zegar 10 tysiącleci przedwcześnie się zatrzymał. Dlaczego? Ponieważ ten zegar nigdy nie został ukończony. Obecnie istnieje tylko prototyp zegara 10 tysiącleci. 2-metrowy prototyp wystawiono w londyńskim Muzeum Nauki, gdy rok 1999 przechodził w 2000. Jednak ludzie musieli nakręcać go raz na kilka miesięcy. Zatrzymał się w 1 roku po zagładzie ludzi. Teraz leży w kawałkach, a jego kamienne otoczenie zapadło się. Gdyby prawdziwy zegar 10 tysiącleci ukończono przed końcem ludzkości, stanąłby w wyjątkowym miejscu, w wydrążonej wapiennej górze w Nevadzie, na wysokości 3 kilometrów nad poziomem morza, gdzie słońce regulowałoby mechanizm, świecąc przez szafirowe okno. Zadaniem zegara nie jest podawanie czasu, lecz zmuszenie ludzi do przemyśleń nad ich przyszłością, która nigdy nie nastąpiła. Niedaleko od Muzeum Nauki złącza korniszona wystawione na korozję nie mogą dłużej utrzymać pięter. W końcu kondygnacje zawalą się jedna na drugą. Co ciekawe, podpory w kształcie diamentów utrzymają szkielet budowli. Korniszon jest osłabiony, ale w przeciwieństwie do innych wieżowców nadal stoi. 300 lat po zagładzie ludzi. Po 3 stuleciach podnosi się poziom wody w basenie Maryland, zalewając kryptę Johna Paula Jonesa. Ten wybitny żeglarz doczekał się pochówku w morzu. Utrata większości okien i pięter zmniejszyła obciążenie stalowej ramy korniszona. Częściowe zawalenie zapobiegło całkowitemu zniszczeniu. Jednak 300 lat angielskiej pogody nadwyrężyło szczeliwo konstrukcji.
Zaatakowane przez korozję elementy będą stopniowo słabnąć, aż silny podmuch wiatru obali ją. Obręcz wygina się, powodując pękanie kratownicy. Wreszcie cały ważący 30 tysięcy ton szkielet całkiem poddaje się grawitacji. Stal zawiodła, lecz brąz przetrwał. Marines z Iwo Jimy nadal dzierżą flagę rozdartą wieki temu. Choć bagienne chwasty rozrastają się, pomnik wojenny wciąż trwa. Gdy wieki zmienią się w milenia, natura zawładnie nawet najlepiej chronionymi miejscami. Czy skarby z krypty cywilizacji są na pewno bezpieczne? 500 lat po zagładzie ludzi. Minęło już 500 lat. Ludzkość próbowała przechować swą kulturę w bibliotekach. Tu wiedza o przeszłości była ogólnodostępna. Jednak księgozbiory zawsze były podatne na uszkodzenie. Pierwsza biblioteka kongresu została spalona przez Brytyjczyków podczas wojny w 1812 roku. Około 3000 książek traktujących o prawie, ekonomii i historii przepadło. Teraz ukończona w 1897 roku kopuła Biblioteki Jeffersona, wznosząca się 50 metrów nad bagnami, wywiera zbyt duży nacisk na ściany. Z powodów konstrukcyjnych każda kopuła ma słabe miejsce u podstawy, które pod naporem budowli rozszerza się. Mury nie wytrzymują rosnącego nacisku. Beton nie może dłużej opierać się sile grawitacji. Zapada się i roztrzaskuje. Dwa tysiące lat po zagładzie ludzi. Dwa tysiąclecia po naszej zagładzie przechowujące 1500 języków i dialektów kopie dysku z Rosetty nadal istnieją. Każdą z nich wykonano z niklu, stanowiącego główny składnik jądra Ziemi. Nikiel opiera się korozji, jednak dysk nadal jest podatny na działanie czasu. Pod wpływem czasu dysk pokrywa się wilgotnym nalotem. Zbierają się na nim pyły zawarte w powietrzu. Po dwóch tysiącleciach błotnista breja pokryła jeden z dysków w Instytucie Smithsona. Maja 8113 roku. Czas otworzyć kryptę cywilizacji. Dawno przykryły ją ruiny budynku leżące teraz pod dywanem z trawy i drzew. Na zewnątrz krypty pleśń i rośliny przebiły się przez okna. Obciążenie spowodowało pęknięcie ścian krypty. Woda i wilgoć wdarły się do środka. Metal zardzewiał. Piwo dawno straciło moc i skwaśniało. Wilgoć przesączyła gipsową skórę manekinów, powodując utlenienie i pękanie wyidealizowanych podobizn człowieka. 50 tysięcy lat po zagładzie ludzi. Jak zaplanowano 500 wieków temu, satelita Keo opuszcza orbitę. Spadając, uderza w mikrometeoryty i fragmenty dawnych satelitów. Jest na to przygotowany. Kapsuła składa się z koncentrycznych sfer z różnych materiałów: tytanu, aluminium, kewlaru
niczym wiele termosów, jeden włożony w drugi. Cenny ładunek jest w samym środku. Zawierający wiadomości z XXI wieku Keo ponownie wraca w atmosferę, nienaruszony, błyszcząc w słońcu. Mamy nadzieję, że każdy, kto zobaczy błysk skrzydeł satelity, zauważy, gdzie wyląduje. Jeśli jednak nie będzie nikogo w pobliżu, plan zawiedzie. Dwie trzecie Ziemi zalewa woda, w której Keo najprawdopodobniej zakończy misję w miejscu narodzin życia. Zamknięte na zawsze w błękitnej krypcie wiadomości sprzed 50 tysięcy lat czekają na przyszłość. Dlaczego chcemy zachować przedmioty z dnia dzisiejszego, żeby w przyszłości je wykopano i głowiono się nad nimi? Sądzę, że pragniemy połączyć się z przyszłością ludzkości. Chcemy wyraźnie czuć, że stanowimy jej ważną część. Tworząc krypty przyszłości, zakładaliśmy, że ktoś będzie po drugiej stronie Doliny Czasu. Nawet jeśli część kapsuł nie przetrwa podróży, każda wiadomość wysłana w przyszłość jest przejawem nadziei, nawet w życiu po zagładzie ludzi.